komentarz do ćwiczenia, złożenie i przygotowanie sprzętu nurkowego, składanie akwalungu. Instruktor na początku pokazuje, trzeba sprawdzić test hydrostatyczny. Następnie oczyszczamy miejsce, w którym zaraz będziemy wpinać automat. Tam czasami jest woda, jak widzicie, teraz prysnęła woda. Ustawiamy klamrę. Klamra musi być, czy pas o zapinający, musi być odpowiednio przepleciony przez klamrę. Ta instrukcja często znajduje się też na klamrze jacketu. Klamra, czy cały pasek klamry powinien być mokry, z tego względu, że wtedy troszeczkę lepiej się naciąga. Jak jest suchy i założymy go na aluminiową butlę, to może się wysunąć. W automacie sprawdzamy, czy jest o-ring. To jest bardzo częsty problem nieszczelności, więc trzeba to sprawdzić przed zmontowaniem sprzętu. I jak te wszystkie czynności wykonaliśmy, zakładamy jacket na butlę. Jacket instruktor ułoży tak, że jego górna część będzie równo z zaworem butli. Instruktor zaraz to zademonstruje. O właśnie, w tym momencie. Pasek odpowiednio przepleciony. Pasek dociągamy, ale zanim zamkniemy klamrę, właśnie dociągamy w ten sposób. Następnie stawiamy klamrę do pionu. Ona, zobaczy, nie opadnie ani w dół, ani w górę. Przeplatamy i dociągamy. To są bardzo wygodne klamry. Jeśli takie macie, to serdecznie polecam. Bardzo fajnie się z nimi pracuje. Kolejny element to sprawdzamy, czy on jest dobrze napięty, czy on jest dobrze zapięty. I wkręcamy automat. Regulatory drugiego stopnia po naszej prawej stronie. Instrumenty pomiarowe po lewej stronie. Tu mamy system DIN. I wkręcamy pierwszy stopień do zaworu butli. Po wkręceniu odkręcamy pół obrotu, żeby sprawdzić, czy system jest szczelny. Gdyby była jakaś nieszczelność, wtedy możemy zakręcić, zamknąć. I zaraz będzie tutaj instruktor to demonstrował, że najpierw właśnie pół obrotu odkręcamy, czekamy dosłownie sekundę i odkręcamy do końca. Wszystkie przyrządy tymczasem chowamy sobie do środka, żeby nie leżały, szczególnie jak składacie sprzęt na piasku, gdzieś nad jeziorem, to żeby to nie było takie rozrzucone. O, mamy tutaj ten element, o którym wspomniałem wcześniej. Była szczelność, zakręcamy do końca i teraz uwaga, nie cofamy półobrotu, tego nie robimy. Odkręcamy do końca i po prostu odkręcona butla do końca już tak zostaje. Jeśli ktoś lubi patrzeć na manometr, jak się odkręca, przy odkręcaniu czy przy sprawdzaniu się nie patrzymy od strony tam, gdzie jest szybka, a tym bardziej nie patrzymy od tej strony, bo to był bezpiecznik, to pomarańczowo to był bezpiecznik. Jeśli jest jakiś problem, że manometr mógłby wystrzelić, to właśnie najpierw wystrzeli bezpiecznik. A więc w ten sposób, jeśli już, to w ten sposób trzymamy manometr bokiem. Sprawdzamy, mamy pewność, że butla jest pełna. I teraz sprawdzamy, czy się manometr nam nie cofa, czy to wszystko działa. Działa. Najpierw wąchamy powietrze, czy nie śmierdzi czymś, czasami jakimś płynem może śmierdzieć, spalinami. Instruktor wykonuje 2-3 oddechy kontrolne, sprawdza, czy wszystko działa, potwierdza, że tak, i sprawdza stopień drugi oktopusa. Podobnie, no, czy wszystko jest ok, czy nie ma problemu gdzieś z wężem, z jakimś zapachem dziwnym. Stopień funkcjonuje, jest sygnał ok. Sprawdzamy jacket. A więc najpierw pompujemy. Widzimy, jak powietrze się rozpręża w jackecie. Pompujemy go tak długo, aż wyszczeli nam zawór nadmiarowy. I teraz spuszczamy powietrze z jacketu. Spuszczamy powietrze z jacketu. I druga rzecz, pompujemy ustami, czyli ta metoda oralna. Pompujemy ustami, sprawdzamy, czy ta rzecz też funkcjonuje i spuszczamy nadmiar powietrza. Jeszcze raz dopompowujemy i sprawdzamy spłuczki w tym momencie, czy one szczelają, czy one wszystkie działają. Czasami są dwie spłuczki, czasami są trzy spłuczki, zależy od jacketu. W tym jackecie tych spłuczek mamy kilka. Sprawdzamy każdą ze spłuczek podczas kontroli sprzętu. Spłuczka tak jest, również jest w jackecie. W jackecie zmontowana z inflatorem, dlatego instruktor pociągnął w dół inflator i zawór się otworzył.
Po sprawdzeniu całego sprzętu, spłuczek, automatów, zakręcamy butlę, żeby nie doszło do jakiegoś przypadkowego wycieku. Spuszczamy powietrze z układu, z węży. I jak to wszystko wykonaliśmy, upewniamy się, że powietrze zeszło z manometru. Jak to wszystko wykonaliśmy, kładziemy sprzęt. Sprzęt nie stoi, sprzęt zawsze jak już to leży.